Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj krótki materiał na temat premiery nowych kamer GoPro. Wczoraj, czyli 14 września, ukazały się dwie kamery GoPro Hero 11. Ta klasyczna, która przypomina wyglądem 10, ale też wersja mini. Mini jeszcze nie można kupić dzisiaj, będzie możliwe zamówienia 25 października dopiero. Więc dzisiaj porozmawiamy na temat 10 cech i powiem w telegraficznym skrócie, co wnosi ta nowa kamera, czyli Hero 11, do świata kamer. I jaką wartość jest w stanie nam zaoferować. Mam tutaj tych kamer ze sobą 5, jest 6, 8, 9 i 10, dwie rozebrane, 3 całe i latają ze mną na co dzień dronami FPV, czy quadami, kopterami FPV, czy małymi cineupami są ze mną praktycznie zawsze, więc mogę parę słów na ten temat dzisiaj powiedzieć. Myślałem o tym, żeby zamówić od razu 11, niestety nie jest dostępna. Natomiast mam dwie duże kamery w tej chwili u siebie, więc nie ma sensu, żebym zamawiał 11 dłużej, bo jest po prostu za dużo, musiałbym ją rozbierać na Nakeda, ale na pewno zamówię tą kamerę mini, która będzie dostępna za mniej więcej niecałe półtora miesiąca. Także takie jest moje główne nastawienie zakupowe, a teraz omówmy sobie krótko te najważniejsze cechy. Ja powiem o nich więcej podczas sobotniej latającej kawki, tak zresztą zapraszam Was, bo wtedy omówię ze szczegółami, a teraz będzie taki highlight, czyli przegląd nowości z krótkim komentarzem. Let's go! Wydaje się, że niewiele da się już zrobić w kamerach sportowych, a jednak dało się. Przede wszystkim to, co mamy, to jest 5K w 60 i nowy sensor. A mianowicie współczynnik proporcji jest 8:7, do tej pory mieliśmy 4:3, teraz jest 8:7, czyli bardziej, więcej jesteśmy w stanie pokazać w pionie, jeżeli chcemy skadrować też ujęcia nagrywane na całym sensorze i w tym aspect ratio 8:7. Do pionu dużo łatwiej nam to będzie zrobić, nie trzeba będzie tak mocno zoomować. Nowy sensor też jest większy, bo tutaj mamy 1:1/9 cala, natomiast wcześniej mieliśmy 1:2/3 cala i to jest kolosalna różnica. Właściwie to już niewielu producentów używa tych starych sensorów, dlatego GoPro po raz pierwszy wprowadziło nowość i to jest mega moim zdaniem krok do przodu, bo nie dość, że będziemy mieć większy sensor, ciekawsze proporcje, to jeszcze, uwaga, co się dzieje dalej, będziemy mieli 10-bitową skalę kolorów. Do tej pory była 8, w tej chwili będzie 10-bitowa skala kolorów, czyli proces kolorowania w postprodukcji, będzie większa elastyczność, dużo więcej kolorów i to wygląda coraz bardziej profesjonalnie, pomimo że ciągle poruszamy się w świecie kamer sportowych. To, co jest ciekawe, to jest stabilizacja HyperSmooth 5.0 i będzie stabilizacja 360, czyli Horizon Lock. Niezależnie od tego, jak będziesz kręcić kamerą, tak jak było wcześniej w Max Mode, teraz będzie stabilizacja 360 horyzont. Time Warp 3.0 wprowadza nam możliwość wykonywania hyperlapsów w rozdzielczości już 5K i to jest duża nowość. Na pewno fakt, że w pakiecie podstawowym będziemy mieli baterię Enduro, nowe menu będzie większe i wyraźne. Będziemy mieli możliwość podziału na Pro lub Easy. Jeżeli ktoś tylko chce używać kamery jak, powiedzmy, przysłowiowa blondynka, wtedy korzysta z opcji Easy. Jeżeli chce czegoś więcej, przechodzi do trybu Pro. Pod kątem zdjęć mamy tutaj matrycę 27-megapikselową, czyli zdecydowanie więcej. Tak jak pamiętacie, nie wiem, 7 miała 12 megapikseli, później mieliśmy 20 megapikseli, a teraz jest już możliwość wykonywania zdjęć z rozdzielczością 27 megapikseli. Efekty nocne to jest bardzo fajna sprawa, mianowicie będziemy mieli już 3 presety gotowe, gdzie będzie można wykonywać zdjęcia dla samochodów poruszających się, gwiazd, czyli Star Trails, Vehicle Lights i też będziemy mieli tutaj malowanie światłem, czyli Light Painting. Większy jest bitrate, zwiększył się ze 100 do 120, że widać, że ta kamera już da nam zdecydowanie więcej. Dochodzi nam też jedno pole widzenia, Hyperview, szerokie, ciekawe to pole widzenia, przedstawiony szeroki kadr w 16:9 wygląda mega, szczególnie jeżeli chcemy uchwycić szybką sportową akcję, nieźle. No i ostatnią nowością na dzisiaj, którą zauważyłem, jest Bendy. To jest bardzo fajna sprawa, taki pająk Gambi, które mocowanie można praktycznie do wszystkiego zaczepić, takie nogi elastyczne, można sobie to skręcić nawet w węzeł i to jest fantastyczna przystawka do kamer, można zastosować gdziekolwiek, nawet na dronie w ciągu paru sekund zamontować taką kamerę. I to jest to. Więcej powiemy sobie, co te cechy nam dają, jakie korzyści, jaką wartość.
w sobotnim wydaniu Latającej Kawki, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy o godzinie 9:30 na tym kanale. Na dzisiaj dzięki, dajcie znać. Ja będę kupował na pewno mini, 11 mini, jak się tylko ukaże. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia w stosunku do tej nowości. No i druga rzecz, jakie są odczucia w stosunku do premiery nowej DJI Action 3, bo to też było ciekawe, że dzień wcześniej DJI wprowadziło kamerę sportową. Nie? Ta rywalizacja jednak jest bezpośrednia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!